Chciałbym z Tobą dzisiaj porozmawiać na temat tego, w jaki sposób Żabka zarządza emisjami gazów cieplarnianych, jakie są Wasze cele klimatyczne, ale chciałbym rozpocząć od tego, jaka była Wasza główna motywacja do tego, żeby się tym tematem neutralności klimatycznej zająć i rozpocząć działania w tym kierunku. I słusznie, bo od pytania dlaczego zawsze trzeba zaczynać. I rzeczywiście jest tak, że mieliśmy różne sygnały zarówno z wewnątrz organizacji, jak i z zewnątrz. Zaczynając od naszych pracowników, podczas wypracowywania wartości naszych firmowych, które nas razem łączą, oprócz otwartości, oprócz ambicji, bardzo mocno postawiliśmy na odpowiedzialność i na wiarygodność. I ta odpowiedzialność za planetę, za to jak działamy, była tutaj takim kluczowym dla nas sygnałem, że sami pracownicy widzą, że należy zmienić sposób prowadzenia biznesu. Po drugie, słuchamy klientów i słuchamy ich na bieżąco, a klienci dzisiaj mówią jasno, 3/4 Polaków twierdzi, że stan, w którym znalazła się Ziemia, jest poważny i trzeba zacząć działać i zwracają swoje oczy także ku biznesom, oczekując, że biznesy będą działać w sposób odpowiedzialny. Po trzecie, instytucje finansowe, nasi partnerzy biznesowi, ale także naukowcy, którzy już dzisiaj w raportach IPCC nie mają złudzeń, to człowiek, my wszyscy, jesteśmy odpowiedzialni za to, jak będzie wyglądała przyszłość i mamy dzisiaj wpływ i możemy jeszcze zadziałać tak, żebyśmy i my, i nasze dzieci żyły w takim świecie, który jest dla nas przyjazny i otoczeniu, którym tak naprawdę chcielibyśmy mieszkać, chcielibyśmy prowadzić biznes. W takim razie, jak wygląda droga Żabki do neutralności klimatycznej? I prosiłbym Cię, żebyś opowiedziała, jak wyglądał ten cały proces od samego początku, od pierwszych projektów do tego miejsca, w którym jesteście teraz. Tak, ten proces się rozpoczął już dawno temu. Rozpoczęliśmy nasze działania od strategii odpowiedzialności. Strategii, w której odpowiedzieliśmy sobie, jakie są kluczowe obszary priorytetowe dla budowania wartości firmy i co chcemy zrobić, jakie wstępne cele chcemy osiągnąć. Po opracowaniu i zatwierdzeniu tej strategii odpowiedzialności zaczęliśmy liczyć nasz ślad węglowy. Chcieliśmy zobaczyć, gdzie jesteśmy w tamtym momencie, w roku 2019, w roku 2020, od czego tak naprawdę zaczynamy. I dopiero po obliczeniu i przeanalizowaniu tych danych wypracowaliśmy nasz plan dekarbonizacji i postawiliśmy cele i między innymi ten cel, o którym wspominasz, cel neutralności klimatycznej we własnych operacjach. Ale nie zatrzymaliśmy się tylko na tym, bo ponieważ licząc ślad węglowy, widzieliśmy, że zakres trzeci, czyli nasz łańcuch wartości, jest także ważnym obszarem naszej działalności, wobec czego nasze cele oprócz neutralności klimatycznej w zakresie własnych operacji zostały także postawione wobec naszych franczyzobiorców i wobec naszych partnerów biznesowych. I tak, poza neutralnością klimatyczną, chcemy zredukować intensywność emisji w naszych sklepach o 70% i to chcemy zrobić razem z naszymi franczyzobiorcami do 2026 roku, ale także zaangażować naszych partnerów biznesowych, których produkty czy usługi, które można dzisiaj kupić w naszych sklepach, w postawienie celów redukcyjnych właśnie w zakresie pierwszym i drugim, bowiem naszymi celami chcemy pokryć aż 85% naszych własnych emisji i emisji także z łańcucha wartości. Wasze cele klimatyczne są zgodne z nauką. Czy mogłabyś opisać, co to właściwie znaczy? Tak, rzeczywiście nasze cele, które sobie postawiliśmy, zostały zwalidowane przez Science Based Target Initiatives i jesteśmy dzisiaj pierwszą firmą w Polsce, która zwalidowała pozytywnie swoje cele. Oznacza to, że naszymi działaniami, naszym planem redukcyjnym przyczyniamy się do ograniczenia wzrostu globalnych temperatur do poziomu 1,5 stopnia, więc w tak krótkich, żołnierskich słowach one są na tyle ambitne, jak tego wymaga porozumienie paryskie i oznaczają one ogromną transformację biznesu. W takim razie, jakie działania planujecie zrealizować, czy być może już zrealizowaliście, żeby te cele osiągnąć? I może zacznijmy od tych działań w zakresie pierwszym i drugim, bo one wydają się, zaraz się dowiemy, czy takie rzeczywiście są, wydają się łatwiejsze z tego względu, że dotyczą emisji, nad którymi macie kontrolę operacyjną czy finansową, a potem jakbyś mogła skupić się na zakresie trzecim. Ja myślę, że nie ma łatwych rozwiązań i łatwych dróg w przypadku planów redukcyjnych, ponieważ każde z tych rozwiązań jest rozwiązaniem transformacyjnym. Transformacyjnym dla biznesu, ponieważ głęboko jest zakorzenionym w procesach, w których biznes działa. I tak nasz plan dekarbonizacji opiera się na czterech filarach. Po pierwsze jest to transformacja energetyczna, czyli chcemy i dążymy do tego, żeby nasza energia, z której korzystamy, pochodziła z odnawialnych źródeł energii. I tutaj rozpoczęliśmy już pierwsze działania. Między innymi inwestujemy w instalacje fotowoltaiczne w naszych zakładach w Maczwicie, czy też w instalacje fotowoltaiczne i trigenerację w naszym nowoczesnym centrum logistycznym, które otwieramy w tym roku. Czyli transformacja energetyczna jako pierwszy taki, myślę, że kluczowy obszar, bo bez niej dekarbonizacja
myślę, żeby nie mogła się odbyć. Po drugie, dekarbonizacja w ramach floty własnej. I to są działania, które na dzisiaj, w których testujemy zarówno samochody elektryczne, ciężarowe, osobowe, inwestujemy w stacje ładowania, testujemy samochody także hybrydowe, bo chcemy na koniec, żeby nasza flota była jak najbardziej niskoemisyjna. I te działania są rozpisane na lata w zależności od gotowości infrastruktury, ale sami też podejmujemy różne kroki, żeby przyspieszać, o ile to jest tylko możliwe. Po trzecie, jest to inwestycja w logistyce, zmiana modeli logistycznych, sposobu współpracy, dowożenia produktów do sklepów, z których dzisiaj każdy może skorzystać. I to są bardzo często procesy wewnętrzne, ale także właśnie trigeneracja, o której wcześniej wspomniałam, która służy do tego, aby nasze centrum logistyczne było efektywne, ale także niskoemisyjne, bo ta trigeneracja w połączeniu z fotowoltaiką jest właśnie tym źródłem niskoemisyjności. I myślę, że czwarty, taki najbardziej, myślę, ambitny obszar i najtrudniejszy, bo dotyczy właśnie łańcucha wartości, już to nie są nasze własne operacje, to jest współpraca z partnerami biznesowymi. I w naszym śladzie węglowym rzeczywiście 2/3 tego śladu węglowego to są produkty i usługi, które na dzisiaj można spotkać na półkach, z których nasi klienci korzystają, ale to oznacza, że dla naszej dekarbonizacji współpraca z partnerami biznesowymi i minimalizacja tego śladu środowiskowego tych produktów jest tak naprawdę istotna. I to jest proces, który rozpoczynamy, to jest transformacja, nad którą pracujemy już od jakiegoś czasu z naszymi partnerami biznesowymi, bowiem bez niej znowu też nie byłoby dekarbonizacji. Także 4 obszary, każdy z nich bardzo transformacyjny i każdy z nich istotny dlatego, żeby osiągnąć realne efekty i zredukować nasze emisje właśnie zgodnie z porozumieniem paryskim. I właśnie współpraca z dostawcami i partnerami biznesowymi z mojej perspektywy wydaje się czymś dużo bardziej trudnym niż działanie na tym własnym obszarze i zarządzanie emisjami, nad którymi macie pełną kontrolę. Jakie macie dotychczasowe doświadczenia, co planujecie w przyszłości w ramach współpracy z partnerami? Myślę, że to jest, tak jak powiedziałam na początku, bardzo kluczowy w ogóle aspekt naszej dekarbonizacji, 2/3 naszych emisji, co oznacza, że to jest nasza wspólna odpowiedzialność, bo nasze emisje są także emisjami naszych partnerów biznesowych, a emisje partnerów biznesowych są naszymi emisjami. Myślę, że to jest bardzo mądrze pomyślane, żeby w ten sposób to skonstruować. I dlatego po pierwsze zaczynamy od takiego trochę wytłumaczenia, opowiedzenia, dokąd dążymy, co jest dla nas ważne, ale także wysłuchujemy naszych partnerów biznesowych i szukamy takich wspólnych przestrzeni, dlatego co też jest ważne dla nich, ponieważ łatwiej jest budować na wspólnych korzyściach. Na pewno to, co nas wyróżnia versus takie standardowe praktyki, to jest planowanie długoterminowe, bo my już dzisiaj, a tak naprawdę nie już dzisiaj, tylko już kilka lat temu, powiedzieliśmy naszym partnerom biznesowym, że chcemy z nimi razem budować odpowiedzialny biznes, że chcemy z nimi razem minimalizować ślad środowiskowy w łańcuchu wartości i chcemy wprowadzić wspólne projekty, ale takie, które niekoniecznie odbędą się jutro, za tydzień czy za miesiąc, ale zbudować sobie taki portfel i roadmapę projektów, taką, która pozwoli nam zaplanować tą przyszłość. I to jest bardzo partnerskie podejście i wiem, że to właśnie jest bardzo doceniane, że nie wymagamy działań jutro, pojutrze, ale dajemy szansę na przygotowanie się, przystosowanie się, pomagamy, doradzamy, rozmawiamy w zależności od tego, na ile partner biznesowy jest gotowy. Więc absolutnie, tak jak dzisiaj, ta pierwsza informacja zwrotna jest bardzo pozytywna, bardzo cenione jest to przygotowanie się, ale także otwartość do dzielenia się doświadczeniami i poszukiwania wspólnych takich platform do wzrostu tak naprawdę obu biznesów. Mam wrażenie, że te wszystkie zadania, które są realizowane i określenie strategii, wyznaczenie celów, realizacja tych celów, współpraca z partnerami, no wymaga ogromu pracy i zaangażowania wielu ludzi. Czy mogłabyś powiedzieć, jak to u Was od kuchni wygląda? To znaczy, jaka jest Twoja rola w tym procesie, z kim współpracujesz, z jakimi działami? Być może jakie działy musiały powstać albo jakie stanowiska musiały powstać, żeby to wszystko było możliwe? Tak naprawdę, żeby to wszystko było możliwe, potrzebne były takie 3 transformacje w firmie. Pierwsza to była transformacja formatu, ponieważ klient też musiał zobaczyć, że sklepy Żabka, ale także biznesy, które należą do grupy Żabka, są odpowiedzialne i działają w taki sposób, więc musiał też zmienić się format naszych sklepów i te sklepy, które dzisiaj widzimy, to rzeczywiście to są zupełnie inne sklepy niż te, które były jeszcze kilka lat temu. Po drugie, transformacja cyfrowa, która jest kluczowa dla przeprowadzenia takich dużych zmian,
gwałtownych zmian procesów. No i po trzecie, transformacja odpowiedzialności. Efektem tak naprawdę tej transformacji, czy początkiem tej transformacji, jest nasza strategia odpowiedzialności, którą stworzyliśmy, budując dział do spraw ESG w firmie. I to jest taki pierwszy dział, który powstał na kanwie właśnie transformacji odpowiedzialności, który po pierwsze ją tworzył, po drugie nadzoruje i monitoruje jej wdrażanie w firmie. Ja jako Green Officer jestem częścią właśnie działu do spraw ESG i odpowiadam za zieloną transformację w firmie, czyli za taką dekarbonizację. A do pomocy mam mój Green Team i to jest taki zespół osób, które są odpowiedzialne za energię, za logistykę, za flotę własną, współpracę z partnerami. Na co dzień pracują w swoich funkcjach, ale mają też te drugie myślenie, równoległe myślenie właśnie o śladzie węglowym i zwracają na to uwagę, co robią i zwracają uwagę na aspekt zarówno finansowy, jak i niefinansowy swoich działań. I myślę, że to też jest kluczowe i to też bym bardzo polecała, bo to są ambasadorzy naszych działań. To są ludzie, którzy w swoich codziennych po prostu działaniach się też transformowali, też pomyśleli inaczej i dzięki temu dekarbonizacja ma szansę rzeczywiście działać w firmie na co dzień w takich codziennych, bieżących działaniach. Wspominałaś o klientach, którzy zobaczą tę Waszą odpowiedzialność i stąd ta transformacja formatu sklepu. A tak z perspektywy tylko i wyłącznie tej neutralności klimatycznej, czyli tego elementu, tej szeroko rozumianej odpowiedzialności, co Wasz klient zobaczy w sklepie, jakie efekty realizacji strategii neutralności klimatycznej klient zobaczy w Waszym sklepie? I to jest bardzo dobre pytanie, bo to jest rzecz, która mnie najbardziej zaskoczyła w całym procesie dekarbonizacji. Ponieważ w większości działań, które będziemy mieli, klient tak naprawdę nie zobaczy. On po prostu będzie pewien, że przychodząc do Żabki, czy korzystając z usług Matwita, czy z innych spółek naszej grupy, te usługi będą odpowiedzialne, ponieważ my je zrobimy. Wobec czego klient nie zobaczy, że zmieniliśmy lodówki, zmieniliśmy czynniki chłodnicze w sklepach. Klient być może nie zobaczy, w jaki sposób są dostarczane towary do naszych sklepów. Zielonej energii nie zobaczy. Zielonej energii nie zobaczy, dokładnie tak. Zobaczy tylko produkty i usługi, które w tych sklepach będą występowały. I to jest ten moment, dlatego współpraca z naszymi partnerami biznesowymi jest tak kluczowa, ponieważ chcemy, żeby wybory naszych klientów były zrównoważone, wobec czego chcemy dostarczyć z naszymi partnerami biznesowymi takich produktów, które są niskoemisyjne, które są roślinne i dlatego też postawiliśmy bardzo mocno na roślinną ofertę naszych produktów, odpowiadając na oczekiwania klienta, ale dając też pewność naszym klientom, że te produkty rzeczywiście są dobre dla nich, ale też dobre dla planety. Z drugiej strony to będą opakowania, które są w produktach z recyklingu, na przykład wszystkie marki własne, Foodini, S, Wycisk, one pochodzą w 100% z recyklingu, wszystkie opakowania do tych marek własnych pochodzą w 100% z recyklingu i to są takie rzeczy, które klient zobaczy i swoimi wyborami, wybierając takie produkty, będzie mógł dołożyć swoją małą cegiełkę do naszego planu dekarbonizacji, a jeśli tą małą cegiełkę każdego klienta pomnożymy przez 3 miliony klientów dziennie, to rzeczywiście efekt będzie znakomity i wtedy wszyscy razem w całym łańcuchu wartości, ale także z naszymi klientami będziemy robić coś dobrego dla ludzi, ale także dla planety. W takim razie wiemy, że klienci wszystkiego w sklepach nie zobaczą. Czy mogłabyś powiedzieć, co udało się Wam do tej pory osiągnąć? Tak, dekarbonizacja to jest absolutnie droga. To jest droga, to jest transformacja biznesu. Ja nawet powiem szczerze, nie wiem, czy ona się kiedyś zakończy, ale to, co udało nam się osiągnąć w 2021 roku, z czego ja jestem absolutnie dumna i mój Green Team także, to jest 29% redukcji emisji we własnych operacjach. W stosunku do roku 2020, więc to jest w ciągu jednego roku dzięki właśnie inwestycjom, chociażby w energetykę, transformację energetyczną, udało nam się tak mocno zmniejszyć nasze emisje i postanowiliśmy się chyba po raz pierwszy podzielić z klientami z taką informacją, ponieważ jest to bardzo duża zmiana i duża redukcja. No, jesteśmy z tego absolutnie dumni. Oczywiście jesteśmy dalej w drodze zielonej transformacji i działamy dalej, by w tym roku mieć kolejne duże redukcje i kolejne duże zmiany w procesach biznesowych. A we franczyzach coś udało się już zrealizować? Tak, w naszych sklepach franczyzobiorcy są także włączeni w naszą transformację i to właśnie z nimi, z franczyzobiorcami chcemy osiągnąć ten nasz drugi cel, czyli redukcję intensywności emisji o 70%. I chociażby zmiana w chłodnictwie, której klienci właśnie nie zobaczą, ale w współpracy z franczyzobiorcami realizujemy ten projekt. Zmieniamy czynniki chłodnicze w sklepach, zmieniamy urządzenia chłodnicze i dzięki temu chociażby o 1300 ton tylko w drugiej połowie roku
2021, zredukowaliśmy nasze emisje i bazowaliśmy tutaj na kwestiach, zmianach, które pochodziły z naszej kuźni rozwiązań ekologicznych ze sklepu w Lewandowie, gdzie właśnie testowaliśmy innowacyjne, nowoczesne chłodnictwo i dzięki tym zmianom właśnie 1300 ton, całkiem duża ilość emisji zredukowana i to dzięki franczyzobiorcom, współpracą z franczyzobiorcami. Myślę, że to jest też nasz wspólny efekt i też z tego jesteśmy absolutnie dumni. A możesz powiedzieć coś więcej o tej kuźni? Bo to brzmi jak projekt szukania pomysłów na nowe projekty redukcyjne. Na koniec 2020 roku otworzyliśmy sklep. Sklep, który właśnie jest takim laboratorium różnych rozwiązań ekologicznych, technologii, których szukamy, żeby zadbać o efektywność energetyczną chociażby sklepów, ale też szukamy rozwiązań w obszarze czystego powietrza, zielonego transportu czy drugiego życia, no i zielonej energii, o której wcześniej powiedziałam. I to jest sklep, w którym jest 17 pionierskich rozwiązań, od podłogi kinetycznej, po której możesz przejść i twoje kroki generują prąd, po kropkę kwantową, która jest w szybach zamontowana i która też generuje prąd, ale także fotowoltaika, ekomat, czyli maszyna do zbiórki recyklingu, czy właśnie nowoczesne chłodnictwo z właśnie niskim potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego. Mnóstwo rozwiązań, ponad 17 właśnie takich innowacyjnych i te rozwiązania analizujemy i wprowadzamy, skalujemy do całej sieci. I właśnie na bazie tych rozwiązań, na bazie podsumowania tego pierwszego etapu, tego kuźni rozwiązań ekologicznych, wprowadziliśmy zmiany we wszystkich sklepach. I to jest w sposób, w który chcemy działać. Chcemy testować, sprawdzać, zmieniać i adaptować się i skalować rozwiązania, które rzeczywiście mają potencjał do całej sieci, bo wierzymy, że właśnie w takich innowacjach jest siła, że właśnie dekarbonizacja polega czasem na testowaniu i sprawdzaniu rozwiązań, które jeszcze być może są dzisiaj popularne wśród startupów albo wymyślane przez startupy, ale także na sprawdzonych rozwiązaniach, które wprowadzamy do sieci. Więc myślę, że tutaj kluczowe jest takie otwarcie na nowoczesne technologie i rozwiązania i stwarzanie warunków do tego, żeby one rzeczywiście miały szansę być przetestowane i być wdrożone do sieci. I Żabka, Grupa Żabka rzeczywiście wspiera takie rozwiązania.